wersji 6.22, która jest dostępna w roku 2022, wprowadzono kolejną zmianę, mianowicie rozszerzono zakres opcji sumy sił. Do tej pory ta opcja służyła do tego, żeby móc określić łączną sumę sił wraz z przeliczeniem na obciążenie równomiernie rozłożone na całej powierzchni, służące do wyznaczenia ekwiwalentnego podłoża Winklera. I wtedy, jeżeli mieliśmy tutaj wartości charakterystyczne, można było zmieniać mnożniki obciążenia wybranym schematom, przy czym te zmiany tych mnożników obciążenia nie były pamiętane i po zamknięciu tego okna nie modyfikowały nam naszych danych. W tej chwili wprowadzono dodatkową możliwość tej planszy, mianowicie sumy sił z wybranych schematów. No i możemy wybrać bądź schematy stałe, bądź schematy zmienne, albo wybrać ręcznie. Jeżeli mamy stałe, no to proszę bardzo, możemy tu wyłączyć to przeliczenie na obciążenie ciągłe i otrzymujemy sumę obciążeń stałych, obliczeniowych. Możemy włączyć zmienne, no i w tym momencie będziemy mieli sumę obliczeniową obciążeń zmiennych. A jeżeli przejdziemy na pozycje wybrane, to wtedy możemy oczywiście wyłączyć część, włączyć inną część i będziemy tutaj mieli sumę tych wybranych schematów.